Fastron jest to tanie i znakomite urządzenie do fotografowania gwiazd i proste do wykonania dla każdego majsterkowicza. Przyjąłem założenie, że czas naświetlania wynosi maksymalnie 10 minut. Kręcąc prostą śrubą z gwintem metrycznym M6 o skoku gwintu 1 mm, wypychamy wierzchnią deseczkę względem środkowej deseczki wokół zawiasów zamontowanych na bocznej krawędzi z tą samą prędkością kątową, z jaką gwiazdy poruszają się po nieboskłonie. Aby to uzyskać w jak najprostszy sposób, jako wzorzec upływającego czasu zastosowałem ciągłe sygnały sekundowe pochodzące z mojego obserwacyjnego rejestratora czasu. Sygnały te można ściągnąć sobie z mojej strony internetowej astrojawil.pl na swój dyktafon bądź telefon komórkowy. Aby uzyskać tę właściwą prędkość kątową górnej deseczki, należy tuleję śruby z gwintem metrycznym M6 zamontować w odległości 228,6 mm od osi obrotu, czyli zawiasów, a wtedy jeden obrót tej śruby musi trwać dokładnie 1 minutę, czyli 60 sekund. Widzimy na tarczy 60 odcinków, jak na zwykłym zegarze, i obracamy tę śrubę w takt sygnałów sekundowych, jeden sygnał, jeden odcinek. Wychodząc z założenia, że śruba jest prosta i prostopadła do deseczki, obliczyłem błąd prowadzenia dla 10 minut naświetlania. Uzyskałem wartość pół sekundy, o którą należałoby kręcić szybciej, aby te 10 minut było idealne. Jest to bardzo mała i pomijalna wartość i dlatego Fastrona możemy używać z powodzeniem do naświetlania obrazów gwiazd dla czasów naświetlania do 10 minut. Jest to wystarczająco długi czas w naszych amatorskich zdjęciach. Zwykle i tak naświetlamy do 3 minut. Jeśli chcecie wykonać dla siebie takiego Fastrona, to rysunki konstrukcyjne, tarcza zegarowa, paski na kółko drugiego napędu, ciągłe sygnały sekundowe są dostępne na mojej domowej stronie internetowej www.astrojawil.pl w dziale Moje urządzenia. Aby zdjęcia gwiazd były punktowe, należy przyrząd ustawić dokładnie na biegun. Wychylamy boczną listewkę, aby górna deseczka mogła obrócić się o 180 stopni. Z tyłu Fastrona jest nakrętka motylkowa M6 służąca jako blokada do transportu i nie zapomnijmy jej całkowicie odkręcić. Szukacz prosty, przez którego jednak niewygodnie się patrzy. Bądź z odchyleniem kątowym 90 stopni, co nam daje większą wygodę ustawiania. Także wygodnie ustawia się Fastrona przy pomocy wskaźnika laserowego zielonego. Jednak trzeba pamiętać, że wskaźnik ten nie świeci, gdy jest zimno i wtedy należy zamontować na nim ogrzewanie elektryczne. Aby gwiazdy wychodziły na zdjęciach w postaci punktów, a nie kreseczek, należy Fastrona dokładnie ustawić na biegun północny. Możemy do tego wykorzystać lunetkę biegunową zrobioną z szukacza do teleskopu bądź zielony wskaźnik laserowy. Do ustawienia Fastrona w miejscach, skąd nie widać gwiazdy polarnej, z powodzeniem stosuję uproszczoną metodę dryfową. Obydwie te metody dokładnie opisałem w innym filmie o Fastronie. Po ustawieniu przyrządu możemy przystąpić do wykonywania zdjęć. Na głowicy kulowej mocujemy aparat fotograficzny i celujemy nim w dowolny fragment nieba. W Fastronie czwartym zastosowałem dwa rodzaje napędów ręcznych. Pierwszy z tarczą zegarową i wskazówką czteroramienną. Kręcimy wskazówką w prawo zgodnie z dźwiękowymi sygnałami sekundowymi. W tym rozwiązaniu stoimy od strony południowej przyrządu i aby sfotografować obiekty na niebie południowym, musimy stanąć z boku. Jednak w Fastronie 4 zastosowałem także drugi, niezależny napęd od strony północnej, który umożliwia wygodne prowadzenie aparatu za gwiazdami podczas naświetlania obiektów na południu. Tutaj śruba osadzona jest na dwóch łożyskach kulkowych z gwintem M6 w środku i daje to możliwość zamontowania zamiast gałki ręcznego kręcenia silnika krokowego sterowanego mikroprocesorem. Do transportu składamy Fastrona tak, że można go zapakować do małej aktówki. Zamiast statywu można zastosować w polu jakiś mały stabilny taboret i obciążyć kamieniem z okolicy. Tak więc posiadamy bardzo mały i mobilny statyw paralaktyczny z prowadzeniem do wykonywania zdjęć np. komet w atrakcyjnej scenerii, gdzie nie chciałoby nam się dźwigać dużego i ciężkiego montażu.
Pokażę teraz kilka zdjęć nieba, które wykonałem fastronem, ręcznie prowadząc go za gwiazdami. Dziękuję za uwagę i zapraszam na swoją stronę astrojawil.pl oraz do Facebooka na stronę wszystkich miłośników i użytkowników Fastrona.